Panie marszałku, Wysoka Izbo, konsekwencja, z jaką rząd nie uwzględnia w swoich pracach opinii samorządów w przypadku zmian w gospodarce komunalnej, jest zdumiewająca. W grudniu został powołany przy ministrze klimatu i środowiska zespół, który miał pomóc wypracować najlepsze rozwiązania. Przez 5 miesięcy jego prace były zawieszone. 14 czerwca resort skierował nowy projekt do opiniowania przez zespół Komisji Wspólnej na posiedzenie zaplanowane na 17 czerwca. A dzień wcześniej, nie czekając na opinię tej komisji, rząd skierował projekt do Sejmu. Tak naprawdę zaproponowane rozwiązania spowodują, że gospodarowanie odpadami będzie droższe. Stworzony przez was system prawny przerzuca na samorządy koszty funkcjonowania gospodarki odpadami. To nie są systemowe działania w tej ustawie. Dlaczego producenci opakowań nie płacą zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci? Kiedy wreszcie zajmiecie się kaucjonowaniem opakowań? Jakie środki finansowe zaplanowano dla samorządów celem rekompensaty? Dziękuję. Bardzo dziękuję.